Witajcie moi drodzy, z tej strony Pan Anonim, witam się z Wami w kolejnym filmie. Wracam do Was po krótkiej przerwie, ponieważ w zeszłym tygodniu nie było filmu, ale to za sprawą tego, że w moim życiu naprawdę sporo się działo. Zresztą mogliście to zaobserwować na moim Instastory, tak więc jeżeli jeszcze ktoś z Was mnie tam nie obserwuje, to zachęcam do nadrobienia zaległości. A ja dzisiaj przychodzę do Was z nowym materiałem. Z materiałem, który był w moich planach już od dawna. Dotyczy on serii zapachów. Serii zapachów to samo, co zrobiłem w przypadku serii Savage, tylko tym razem postawimy na jeden z moich ulubionych zapachów, jeżeli mówimy o markach szeroko dostępnych w różnych perfumeriach, czyli o zapachu Dior Homme. Tutaj ta seria tych zapachów jest naprawdę spora i w międzyczasie ona ewoluowała, tak więc to też jest bardzo ciekawym zagraniem ze strony marki Dior. Natomiast ja już Wam nie przedłużam i prezentuję Wam następujące kompozycje, bo trochę sobie o nich dzisiaj porozmawiamy. Mówimy o zapachach marki Dior, to słowem wstępu powiem Wam, że tak naprawdę są dwa kluczowe zapachy. Dwa największe bestsellery sprzedażowe, jakie marka Dior wydała na rynku, i są to zapachy Savage oraz Dior Homme. Są to dwa najpopularniejsze zapachy, mimo że jeden z nich, czyli tym, o których dzisiaj mowa, jest troszeczkę mniej popularny, ponieważ już on od początku mieścił się w rydzach takiej bardziej niszowej, selektywnej linii. Selektywnej z tego względu, że rzeczywiście tutaj marka Dior, mimo że już sama w sobie jest marką selektywną, to tutaj wydała coś jeszcze bardziej, można powiedzieć, nietypowego, jak na czasy, w których ten zapach się ukazywał, bo był to rok 2011 i rzeczywiście ówcześnie mężczyźni lubili bardziej proste kompozycje, aniżeli teraz, gdzie rzeczywiście większość z nich wydaje pieniądze często na zapachy niszowe, które są rzeczywiście bardziej specyficzne i często są to też uniseksy. Natomiast nie o tym mówiąc, tak naprawdę są to dwa zapachy spośród całych wszystkich zapachów, jakie marka Dior posiada w swojej ofercie, które są jednymi z najpopularniejszych zapachów i najlepiej sprzedających się na rynku. Nie bez przyczyny one są tak świetnie pozycjonowane w perfumeriach i czy wejdziecie do Sephory, czy wejdziecie do Douglasa, rzeczywiście te zapachy stoją na piedestale, na równi waszych oczu, tak żebyście się mogli nimi od razu zainteresować. O ile Dior Savage od 2015 roku ewoluował, ale gdzieś ta podstawowa wersja została zachowana i woda toaletowa, czyli pierwowzór całej serii Dior, Savage jest dalej dostępna na rynku, tak w przypadku wersji Dior Homme tutaj dużo się pozmieniało. Dużo się pozmieniało i pierwszym kluczowym elementem, jaki warto wziąć pod uwagę, to jest to, że pierwowzór zapachu pojawił się na rynku w 2011 roku. Nazywał się on po prostu Dior Homme i była to woda toaletowa. Woda toaletowa określana jako taki pudrowy, kakaowy, dość specyficzny zapach i nawet na rynku pojawiły się opinie, że jest to unisex, także ludzie byli troszeczkę pomieszani tym, jaki to jest zapach, mimo że był to zapach, jak już sama nazwa wskazuje, homme, przeznaczony sensu stricte dla mężczyzn, to kobiety również decydowały się na używanie tego zapachu, ponieważ ówcześnie na rynku była to kompozycja przez wielu porównywana do kompozycji niszowej, mimo że był to zapach sensu stricte dla mężczyzn, ale rzeczywiście ta kompozycja w swoim wydźwięku, tym jak ona zachowywała się na skórze, tym jak po prostu pachniała, mogła kojarzyć się z takim zapachem, który byłby uniseksem. Zapach z 2011 roku może odniósł sukces, nie jakiś duży, ale myślę, że ten sukces był uwzględniony tym, że zapach ten rzeczywiście wywołał niemałe zamieszanie, jeżeli na tamte czasy, ponieważ nie była to kompozycja na tyle oczywista, jak inne zapachy Diora, czyli na przykład Fahrenheit, który jest sensu stricte męską kompozycją, bardzo charakterną, taką, którą po prostu ciężko by było sobie wyobrazić na kobiecie. Natomiast jeżeli mówimy o zapachu Dior Homme, to tutaj jest to taki słodki, dość pudrowy, tak jak wspomniałem, kakaowy zapach, który rzeczywiście z tą swoją delikatnością, pudrowością, sensu stricte nie jest przypisywany do mężczyzn, a do kobiet też pasuje. Tak więc tutaj Dior wywołał niemałe zamieszanie na rynku tym, że w 2011 roku pojawiła się seria Homme, a właściwie pierwowzór tej serii, czyli pierwszy zapach z serii Homme, który potem ewoluował i rzeczywiście doczekał się kilku wersji, aż do 2020 roku, kiedy na rynku pojawiła się nowa, odświeżona wersja zapachu Dior Homme, o tej samej nazwie, tylko z dopiską 2020, ponieważ łatwiej było po prostu ten zapach w wyszukiwarce znaleźć, bo już na rynku mieliśmy jeden zapach, który o tej samej nazwie. Także tutaj kluczowym elementem jest to, że jeżeli
mówimy o tych dwóch zapachach, to wiele osób na początku, kiedy on pojawił się na rynku, myślało, że jest to zapach, który już na rynku był i jest to po prostu odświeżona szata graficzna tego zapachu. Tak naprawdę cała ta kompozycja została diametralnie zmieniona i są to dwa odrębne zapachy o tej samej nazwie, tylko że jeden w zmienionej szacie graficznej i z dopiską 2020. Tak więc jeżeli mówimy o tych zapachach, warto pamiętać, że są odrębne kompozycje. I tutaj prosto i na temat. Jeżeli mówimy o zapachu Dior Homme z 2011 roku, mamy tutaj do czynienia z pudrową, bardzo taką słodką, można powiedzieć duszącą kompozycją, ale ja myślę, że słowo pudrowa jest najlepszym określeniem. Jeżeli macie zapach pudru, który jest taki ciężki, specyficzny, to właśnie taka jest kompozycja z 2011 roku. Natomiast jeżeli mówimy o kompozycji z 2020 roku, to mamy tutaj do czynienia z drzewnym, takim lekkim zapachem. Zapachem, który jest sensu stricte już męską, taką w 100% charakterną kompozycją i to jest właśnie ta kluczowa zmiana, tak? Przeszliśmy od zapachu, który był raczej uniseksem, w kierunku kompozycji, która jest takim typowym męskim zapachem. Mało z tego. Dla mnie ten zapach jest kompozycją doskonałą na lato, doskonałą na wiosnę, doskonałą na bardziej cieplejsze miesiące, ponieważ ta jego drzewna nuta, ta jego drzewna, świeża nuta naprawdę tutaj robi swoje i jest to zapach doskonały na właśnie takie cieplejsze miesiące. Mało z tego, też zapach z 2020 roku już zdobył kilka nagród za jeden z najlepiej sprzedających się na rynku zapachów, tak więc to też przez wiele perfumerii zostało uznane za produkt najlepiej sprzedający się w 2020 roku, 2021 roku na początku, także tutaj warto również mieć to na uwadze, ale tak jak mówię, są to dwie odrębne kompozycje, mimo że w obu przypadkach jest to woda toaletowa, czyli stężenie mamy takie same, w obu przypadkach jest to zapach o tej samej nazwie, to marka Dior zaszalała i tak jak mówię, od kompozycji pudrowej przeszła po świeżą, bardzo lekką, w swoim odbiorze męską w 100% kompozycję, która rzeczywiście jest czymś, co bardziej sprawdzi się na co dzień, o ile pierwowzór w zapachu był takim zimowym, bardzo otulającym, ciepłym zapachem, to tutaj mamy zapach świeży na lato, także lato, wiosny, także nie rozumiem tego zabiegu, natomiast marka Dior tutaj poszalała i rzeczywiście dostaliśmy dwie diametralne inne kompozycje o tej samej nazwie ze zmienioną szatą graficzną, ponieważ te flakony, mimo że względnie zostały one zachowane w tej samej stylistyce, to trochę się pomiędzy sobą różnią. Natomiast jeżeli miałbym, oczywiście skupię się jeszcze na nutach, to co znajdziemy w tym zapachu, bo to również jest ważne, pokażę Wam, jak te zapachy zostały zmienione. Tak więc, jeżeli mówimy o wersji, uwaga, z 2011 roku, spoglądam na moją ściągę, w nutach głowy znajdziemy lawendę, bergamotkę i szałwię, czyli tak jak mówiłem, był to taki kwiatowo-pudrowy zapach, coś naprawdę takiego mocnego z przytupem. Nuty serca to zaś irys. Irys, który był dość wyczuwalny w tym zapachu, na równi z kakaem, które jest po irysie w nutach serca. Poza tym znajdziemy tam również bursztyn, a nuty bazy to skóra, wetyweria i patchouli. I ten zapach również był określony jako taka w 100% skórzana kompozycja. Stąd też wynika moja słabość do wersji z 2011 roku. Tutaj mam taką śmieszną anegdotę. Pamiętam, że był to na tyle odznaczający się zapach, że w momencie, ja go miałam na sobie, kiedy robiłem kurs na prawo jazdy. I pamiętam, że na moich pierwszych jazdach mój instruktor, który siedział ze mną na siedzeniu pasażera, sam zwrócił uwagę i zapytał się, czym pachnę, ponieważ jest to na tyle nietypowy zapach, że on się pierwszy raz z czymś takim spotkał. I był to właśnie Dior Homme wersji z 2011 roku, także jest to zapach, który naprawdę, naprawdę zwracał na siebie uwagę i była to bardziej taka niszowa kompozycja. Jeżeli mówimy o zapachu z 2020 roku, to skupiając się na nutach, czyli tym, co znajdziemy w tym zapachu, znajdziemy tam w nutach głowy bergamotkę, różowy pieprz oraz lami. Tak naprawdę bergamotka została nam z poprzedniego zapachu, reszta została już diametralnie zmienione. Nuty serca to drzewo kaszmirowe, cetr alatański oraz patchouli. Tutaj pojawia się drzewo kaszmirowe, które jest nutą syntetyczną. Nuty bazy to zaś ISO E-Super, kolejna nuta syntetyczna, haitańska wetyweria oraz biały piżmot. Tak jak widzicie, są to dwa zupełnie inne zapachy, dwie zupełnie inne kompozycje, które nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego poza bergamotką, bo tak jak mówię i cały czas powtarzam, 2011 rok, zapach ciężki, zapach pudrowy, zapach otulający, zapach skórzany, 2020 rok, drzewny, lekki, świeży, przyprawowy zapach, który świetnie sprawdzi się do noszenia latem czy wiosną. Tak więc Dior poszalał,
Ja oczywiście wciąż jestem ogromnym fanem wersji z 2011 roku, natomiast ją jest bardzo trudno dostać na rynku. Nie dostaniecie jej po prostu idąc do perfumerii, ponieważ no niestety musicie już szukać gdzieś w internecie, na aukcjach internetowych, w jakichś perfumeriach, gdzie ten zapach jeszcze został, ponieważ ta linia została absolutnie wycofana i pojawił się zapach z 2020 roku, który jest już szeroko dostępny, również stał się bestsellerem sprzedażowym i dostaniecie go od ręki w każdej perfumerii. Trochę mnie to smuci, ponieważ byłem ogromnym fanem tej wersji, natomiast mam alternatywę, również jeżeli mówimy o zapachy Dior Homme, która mi tę wersję przypomina, ale o tym już za chwilę. Natomiast tutaj kluczowy moment, jedna rzecz, którą zauważyłem i która jest na duży plus, czyli wersja 2011, wersja 2020, obie wersje jak na wodę toaletową są przede wszystkim bardzo trwałymi zapachami, bo wersja z 2011 roku była rzeczywiście dość trwała i miała ogromną projekcję, to znaczy, że ten zapach po prostu było czuć w momencie, kiedy wchodziliście do pomieszczenia, to ten zapach zostawiał za sobą ogon, mimo że była to, uwaga, wersja wody toaletowej, czyli stosunkowo lekki zapach, to jednak myślę, że przez nuty, które tam zostały zachowane, przez to ten zapach naprawdę dawał o sobie znać, nawet jak na wodę toaletową. I tutaj to samo ma miejsce w przypadku wersji z 2020 roku, o ile ta projekcja jest trochę mniejsza, bo wersja może też przez to, że była ona dość wyjątkowa, specyficzna, to nie był zapach, który normalnie spotkacie na ulicach, to wersja z 2011 roku miała tę projekcję większą, tak tutaj ta projekcja jest troszeczkę mniejsza, ale nadal jest to zapach wyczuwalny, nadal jest to zapach, który wyczujecie na jakimś, może nie zostawi on za sobą aż takiego ogonu jak wersja z 2011 roku, natomiast też jeżeli ktoś wejdzie w tym zapachu do pomieszczenia nawet z niewielką jego ilością, no to ten zapach rzeczywiście daje o sobie znać. Tak więc to są takie kluczowe fakty, jeżeli mówimy o tych dwóch zapachach. Ja oczywiście zostaję wierny wersji z 2011 roku, dla mnie ona jest o wiele, wiele lepsza, natomiast w wersji 2020 również używam, również ją lubię, ale jest to dla mnie taki zapach typowy na lato. Jeżeli ktoś z Was ma obsesję na punkcie serii Dior Homme, uwielbia te zapachy, to tutaj 2020 na lato, 2011 na zimę i można tak naprawdę cały rok używać jednego zapachu, tak więc jeżeli mówimy o tych zapachach, to są kluczowe rzeczy, które warto znać, a ja już przechodzę do następnych, czyli do późniejszych, odświeżonych wersji. Naprawdę w 2011 roku przygoda Diora z zapachami Homme się nie kończy. I tutaj pojawia się na rynku numer 2, czyli zapach Dior Homme Intense, czyli zapach w stężeniu wody perfumowanej. Jest to już zapach cięższy, mocniejszy. Natomiast tutaj kluczowym faktem jest to, że on również pojawia się w 2020 roku w odświeżonej szacie graficznej, natomiast tylko szacie. Ten zapach pozostaje niezmieniony od 2011 roku, za wyjątkiem flakonu, który obecnie nieco się różni. Wcześniej mieliśmy go bardziej prostszy, teraz ma on troszeczkę inną szatę graficzną, również ładną, ale najważniejsze jest to, że to jest nadal ta sama kompozycja. I teraz uwaga, jeżeli mówimy o wersji z 2011 roku i wersji Dior Intense, to tutaj zapachy te są w tej samej grupie. Są to zapachy, które są nieco bardziej niszowe, nieco bardziej specyficzne, pudrowe, ciężkie, przy czym zapach z 2011 roku w wersji Intense jest po prostu, można powiedzieć, bardziej kwiatowy. To jest zapach bardziej kwiatowy, bardziej ziemisty, również drzewny, nadal to jest zapach w 100% naturalny, bez nut syntetycznych, natomiast porównując wersję Intense do zapachu z 2020 roku, tutaj mamy do czynienia z taką klasyfikacją. Mamy zapach 2020 Dior Homme, wersja wody toaletowej, prosty, męski, lekki zapach, doskonały na co dzień, a wersja Intense, czyli zapach ciężki do noszenia na zimę, zapach bardzo intensywny, kwiatowy, ziemisty, także coś, co jest diametralną różnicą tych dwóch zapachów, mimo że w 2011 roku te zapachy zbytnio się pomiędzy sobą nie różniły, tak więc to warto mieć na uwadze, moi drodzy, jeżeli mówimy o tych dwóch zapachach, a ja już Wam powiem, co w wersji Intense takiego w składzie znajdziemy. A w nutach głowy znajdziemy samą lawendę, natomiast nuty serca to irys, który również występował w wersji w 2011 roku, w wersji wody toaletowej, ambrette, czyli pirzmian właściwy, gruszkę, pojawiają się tutaj również nuty owocowe, a baza jest oparta o cetrę oraz wetyverię, tak więc jak widzicie mamy tutaj bardziej drzewną nutę, ale ten zapach ma jednego składnika, który ja bardzo lubię, czyli
skórę, dlatego no, można powiedzieć, w tym zapachu się aż tak nie zakochałem, mimo że ta wersja Dior Intense jest rzeczywiście ciekawą kompozycją. Ciekawą kompozycją, szczególnie jeżeli chcemy taki zapach, który jest kwiatowy, ale przy tym, uwaga, jest zapachem takim, można powiedzieć, bardziej otulającym, bardziej zimowym, no to tutaj myślę, że wersja Intense sprawdza się w 100%. I tak jak powiedziałam na początku, wersja Intense od 2011 roku pozostaje na rynku niezmienna, czyli jeżeli chcecie zakupić ten zapach w nowej szacie graficznej, to jest to ten sam zapach, ta sama kompozycja, tak więc ją również Wam polecam. Natomiast tutaj kluczowe jest to, że są to dwa odrębnie inne zapachy. Pamiętajcie o tym, że w 2011 roku rzeczywiście one były podobne, natomiast teraz są to dwa zupełnie inne zapachy, dlatego to warto mieć na uwadze. Jak wspomniałam Wam na początku, przy zapachu z 2020 roku ja znalazłem alternatywę dla pierwowzoru, czyli zapachu z 2011 roku. Jest to Dior Homme Parfum, czyli zapach skórzany, zapach pudrowy, to co mi się najbardziej w tym zapachu podobało, i przede wszystkim ma on jeden składnik, za którym ja w perfumach szaleję i uwielbiam, jeżeli występuje on w zapachu, szczególnie jeżeli jest to w połączeniu ze skórą. Nie wiem dlaczego, skąd to połączenie, ale naprawdę uwielbiam, jeżeli one są tak połączone. Natomiast jeszcze słowem wstępu na temat zapachu z 2014 roku, bo Dior Homme Parfum pojawił się w 2014 roku i on również w roku 2020 pozostaje w niezmienionej wersji, czyli tak naprawdę, jeżeli wersja podstawowa została zmieniona, to już każde kolejne pozostają w rydzach. Natomiast jeżeli mówimy o wersji Parfum, to tutaj warto mieć na uwadze, że jest to zapach, który, uwaga, jest bardzo trudno dostępny. Moi drodzy, naprawdę, jest to najdroższy z serii zapachów Dior Homme Zapach. Po drugie, jest on najtrudniej dostępny. Tak naprawdę w perfumeriach, w Sephorze, w Douglasie, w Notino nie dostaniecie go po prostu na półce. Rzeczywiście trzeba go dobrze i to dobrze znaleźć. Nie jest to zapach, który tak po prostu możecie w sklepie kupić. Jest to najbardziej, można powiedzieć, niszowa i selektywna ponad wszystkie zapachy Diora, mimo że tak jak powiedziałam na początku, Dior sam w sobie jest marką selektywną, no to tutaj jeszcze ten zapach Parfum tą selektywność podkreśla, ponieważ naprawdę jest go trudno dostać i tak jak wspomniałam, jest on najdroższy, także to również warto mieć na uwadze, ale według mnie z całej serii zapachów Dior Homme jest to najlepsza kompozycja. Kompozycja, która po prostu jest ponad wszystkie czasy. Jest to kompozycja ponadczasowa, znowu zapach bardziej niszowy, coś co otula, jest naprawdę przyjemne w noszeniu, jednak lepsze na zimę, ale powiem Wam, że byłem tak zakochany w tym zapachu, że latem, dwa lata temu sam użyłem go po prostu, stwierdziłem, że no nie wytrzymam do zimy, jest to tak świetny zapach i nawet powiem Wam, że latem nie ciężko mi się go nosiło, wiadomo, był to zapach troszeczkę przytłaczający, z tym, że ja lubię ciężkie zapachy i dla mnie to nie robiło różnicy, czy ja go noszę latem, czy ja go noszę zimą. Po prostu tak już jestem przyzwyczajony do ciężkich kompozycji, że z reguły to nie robi na mnie zbytnego wrażenia, że jeżeli ja jest 30 stopni na zewnątrz, a ja użyję zapachu Dior Homme, no to nie czuję się tym przytłoczony, ale wiem, że dla osoby, która ma słaby węch, ma też słabo wyrobiony swój gust zapachowy, no to tutaj warto mieć na uwadze, żeby raczej tego zapachu używać zimą, ale też myślę, że przeciętnemu laikowi w świecie perfum ten zapach się nie spodoba, czyli jeżeli używaliście wcześniej Invictusa od Paco Rabanne, no to tutaj może Wam ten zapach po prostu w ogóle do gustu nie przypaść. Natomiast co znajdziemy w tym zapachu? W zapachu, w nutach głowy znajdziemy toksański irys oraz włoską pomarańczę. Tak naprawdę ten irys również został zachowany w całej serii, tej pierwotnej, bo tak jak wiecie, w 2020 roku w serii on nie ma już tego irysu. Niestety, ale tutaj on pięknie współgra z pozostałymi nutami, bo mimo że ten zapach jest pudrowy, mimo że on jest skórzany, drzewny, nadal dodaje takiej lekkiej kwiatowości, tej lekkiej kwiatowej nuty, którą ja w takich ciężkich zapachach tego przełamania, to przełamanie, które w nich jest właśnie z ciężkości takiej skóry, przez kwiaty bardzo lubię. To też bardzo ze sobą współgra. Nuty serca tak naprawdę zawierają w tym zapachu po prostu to, co lubię najbardziej w zapachach. Tutaj Dior jakby wyciągnął z mojej głowy fragment tego, co ja najbardziej lubię w zapachach. Są to dwie moje ulubione nuty, dwie najbardziej ulubione nuty, bo jest troszeczkę więcej, które ja lubię w zapachach, i władował je do wersji Parfum. Tutaj jest to skóra oraz róża. Uwielbiam zapach skóry i uwielbiam zapach róż. Są to dwa zapachy, na które ja najbardziej reaguję i które ja w perfumach najbardziej lubię. Także jeżeli gdzieś jest skóra i gdzieś jest róża, jest ona w towarzystwie
róże. I najlepiej, jeżeli to jest na przykład w nutach serca, kiedy to się doskonale uzupełnia, to po prostu ja już szaleję, także wersja parfum to jest po prostu zapach idealny, zapach wyciągnięty z mojej głowy, tak więc ja tę wersję najbardziej lubię. Natomiast baza to drzewo sandałowe, ambrette, czyli birzmian właściwy, agarwood oraz cedr. Mamy tutaj drzewną, taką typowo już można powiedzieć nawet, ona sprawia wrażenie lekko dymnej, mimo że to jest sensu stricte drzewna baza, no to jednak mam takie wrażenie, że ten zapach też jest lekko dymny, taki troszeczkę kadzidłowy, ale naprawdę całość współgra ze sobą doskonale. Tak więc jeżeli mówimy o zapachach z serii Homme, to tutaj myślę, że parfum jest jednym z moich ulubionych zapachów, ponadczasowym, ponad wszystkie czasy. Kocham go ponad wszystko i do tej wersji najczęściej wracam. Mimo że tak jak mówię, pozostałe zapachy z serii bardzo lubię, to tak, jeżeli miałbym wybrać swój numer jeden, no to będzie to zdecydowanie Dior Homme wersji parfum. Prawda, na zapachach, które wymieniłem, seria się nie kończy, ale nie chcę też, żeby ten materiał trwał zbyt długo, ale Dior Homme to też Dior Homme Cologne, czyli Dior w wersji wody kolońskiej oraz Dior Homme Sport, czyli również nieco lżejszy, bardziej można powiedzieć dynamiczny męski zapach. Świeża też to jest kompozycja, bardziej na lato aniżeli na zimę, ale ten zapach również w całej serii Dior pozostaje i również nadal możemy go kupić, tak więc to jest też warte uwagi. Natomiast ja skupiłem się na podstawie, czyli na serii Homme, tym jak ona ewoluowała, jak ona się w koniec końców zakończyła. Co prawda nie wiemy jeszcze, czy Dior wypuści jeszcze jakąś aktualizację tego zapachu, natomiast na razie mamy to, co mamy, czyli serię Dior Homme od zapachu z 2011 roku, który już niestety nie jest dostępny na rynku, no chyba że rzeczywiście uda wam się go znaleźć na jakichś aukcjach, po zapach z 2020 roku, który jest inną, świeższą, syntetyczną kompozycją, którą lubię, ale której wielkim fanem nie jestem. Także słowem podsumowania może powiem wam tyle, że tak naprawdę mimo że mamy tutaj do czynienia, można powiedzieć, z zepsuciem tej serii, bo dla mnie, dla osoby, która w świecie perfum już trochę jest, która ma wyrobiony twardo swój gust zapachowy i go się trzyma, zapach z 2011 roku był o wiele lepszą kompozycją. Natomiast patrząc logicznie, patrząc na to, że też jednak to wszystko chodzi o komercję, chodzi o to, żeby to sprzedać, no to jednak wersja z 2020 roku na rynku zapachowym zrobi większą furorę. Dlaczego? Ponieważ jest to prosty zapach, jest to zapach, który mimo, że jest lepszy od kompozycji typu Paco Rabanne Invictus czy Boss Bottle, to tutaj mamy do czynienia z zapachem, który również potencjał bestselleru sprzedażowego ma i on o wiele lepiej się sprzeda, aniżeli zapach właśnie typu Dior Homme z 2011 roku. Dlatego nie dziwi mnie to, że marka Dior zrobiła coś takiego z aktualnością. Realizował ten zapach praktycznie cały. Jest to rzeczywiście coś nowego. Wydała tak naprawdę inną kompozycję pod tym samym szyldem. No to jednak nie dziwię się tego zabiegu, ponieważ marketingowo jest to naprawdę dobre posunięcie. Ten zapach z 2020 roku sprawdza się. Ja go lubię używać na przykład latem, lubię go używać wiosną i wczesną jesienią, natomiast na zimę on jest po prostu dla mnie za słaby. Jest on zbyt delikatny, ale ma on naprawdę fajną, ciekawą woń, mimo że nie jest to już woń pierwotna zapachu z serii Dior Homme, czyli tego, który ukazał się w 2011 roku. Natomiast tak jak powiedziałem, seria Dior się nie kończy, mamy tutaj też wersję Intense, wersję Parfum, czyli dwa zapachy, za którymi ja już bardziej stoję. To są zapachy lepsze, zapachy bardziej niszowe, zapachy, które rzeczywiście są już takie, jakie powinny być i takie odchodzące od tego pierwowzoru, który pojawił się w 2011 roku. Dlatego jeżeli miałbym wybrać na szali zapach 2020, pozostała seria zapachów Dior, to z reguły przechodzę do pozostałej serii, czyli Intense i wersji Parfum. Moi drodzy, tak naprawdę to by było już tyle. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję, że byliście ze mną i jestem ciekaw waszej opinii. Która wersja się wam bardziej podoba? 2011 rok czy 2020? Dajcie mi o tym znać w komentarzu. Dajcie mi znać, co sądzicie o całej serii zapachów Dior Homme i których z tych zapachów używaliście. Jakie były wasze wrażenie na ten temat? Także dajcie mi znać w komentarzu. Tam również, jeżeli jesteście ciekawi, macie do mnie jakieś pytania, zadawajcie je. Planuję też zrobić taki mały Q&A zapachowy, stylowy. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie tam na dole z dopiską Q&A przed, po prostu najlepiej jeszcze byłoby to drukowanymi, przed pytaniem, tak żebym mógł łatwiej po prostu te wasze pytania znaleźć i później przedstawić
przedstawić w odrębnym filmie. Ja oczywiście, moi drodzy, zachęcam was do zajrzenia na mój blog. Tam ostatnio się dużo działo, ponieważ był on przez jakiś czas niedostępny, a to wszystko z powodu tego, że zmieniałem serwery i inne takie informatyczne rzeczy, tak więc już możecie tam zaglądać, już możecie tam jakieś ciekawostki wyczytywać, tak więc jeżeli jesteście ciekawi, tam też znajdziecie recenzję zapachu z 2011 roku, recenzję zapachu Parfum i recenzję zapachu z 2020 roku, taką szczegółową, więc tam również warto zajrzeć. Link, jak zawsze, macie w opisie. Ja oczywiście ze swojej strony zapraszam was na mój Instagram, gdzie znajdziecie więcej stylowych inspiracji, kodów rabatowych do różnych marek oraz relacji z ciekawych wydarzeń. A na sam koniec, jak zawsze, zachęcam was do subskrybowania, lajkowania, komentowania, także do naciśnięcia dzwoneczka. Was to nic nie kosztuje. Mi pokazuje to, że to, co robię, zmierza w dobrym kierunku i bardziej chce mi się dla was tworzyć firmy. Tak więc jeżeli możesz, zrób to właśnie teraz. Ja oczywiście życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie.